trójka sędziowska podąża ku murawie, za nimi Jużynowie 11. Powitajmy brawami obie drużyny. Na to ci opowiem, jak na Jackowie stawia pierwsze kroki. Szanowni Państwo, proszę wszystkich o powstanie. Minutą ciszy uczcimy zmarłego tragicznie naszego byłego zawodnika Piotra Chyra. Strzale Mateusza Faki prowadzi nasza drużyna. Podziękujemy zawodnikom za pierwsze.
57 minuta spotkania. Dużo walki. Tak. Zasłużone zwycięstwo. Tak. Nie głodny jestem. Nie. Tak. Tak miało być? Tak miało być. No i życzyłbym sobie, żeby w następnym meczu to samo było. Drugi połowy. Na to idzie tu! Ej, ciszej tam. W drugiej połowie bardzo szybko podnieście się po tej straconej bramce. No, drużyna zareagowała bardzo pozytywnie. Patrz ten gol, no to właściwie ustawiło mecz tą przełomę momentem spotkania. Znaczy tak, nie spodziewaliśmy się, że stracimy taką bramkę, prawda? Ta bramka była, szczerze mówiąc, po faulu naszym zawodnikom. No ale trudno, jeśli się straciło bramkę, jest 1-1, to trzeba dążyć do strzelania kolejnej bramki, jakby było rozpoczęcie meczu, nie? Udało się, to świadczy o zespole, że ma charakter, że wie, po co wychodzi na boisko i że zaczyna pokazywać to, co Stal Sanok zasługuje. O tak. W tym spotkaniu troszkę oddaliście od siebie wizję Dietma tego Spartu po tym zwycięstwie. Na Orlęta zupełnie w drugą stronę. Znacznie zmniejszyły szanse na drugą ligę. Ja nie wiem, czy Orlęta w ogóle chciał awansować, czy w ogóle walczyło o ten awans. Nie wiem, nie będę na nich mówił, ja powiem o sobie. No my na pewno żeśmy nie oddalili widma spadku, ponieważ zespoły, te co są za nami, są dalej w grze. Jedynym pocieszeniem to jest to, że drugiej ligi do nas najprawdopodobniej nic nie poleci, więc trzy zespoły tylko z tej trzeciej ligi będzie spadało i mamy dalej tą przewagę, że jesteśmy nie w strefie spadkowej, ale kolejne 5 meczy nas czeka bardzo, bardzo ciężkiej walki. Myślę, że nie szybciej jak na jedną kolejkę przed końcem może się to rozstrzygnąć, że będziemy już utrzymani.
Ja bym jeszcze na temat dzisiejszego meczu. Bardzo, bardzo ambitnie i dobrze zagrała młodzież. Przecież tam czterech zawodników z podstawowego składu dzisiaj brakowało. Znaczy, ja szczerze mówiąc, to mogę powiedzieć, że brakowało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu. Sześciu zawodników brakowało, w tym i Kurowski, Sebastian, i Maciek Kuzicki weszli po miesięcznej przerwie, po jednym rozruchu, można powiedzieć, przedmeczowym, więc w żadnym treningu nie byli. Weszli na boisko i zrobili, no uważam, to, co powinien zawodnik doświadczony i zawodnik, który robi zmianę pod koniec meczu wykonać. No kiepski powrót do domu z tego Sanoka. Przegrany mecz, no niestety, bardzo źle drużyna zareagowała po tym zdobytym golu. Za znaczy nie drużyna, to stężało źle zareagowało. No, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, no kolejny mecz, w którym po prostu no, nie pomaga tej drużynie, no i to trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Drużyna zareagowała dobrze, no chciała grać. Bramkarz, który ma 2 metry wzrostu, gdzie nie ma praktycznie nikogo w polu karnym i nie wychodzi do piłki, która gdzieś tam na piątce 10 metrów w powietrzu jest, no to jest skandal. No, trzeba nazwać rzeczy w końcu po imieniu, bo tak to mówię, to będziemy się tutaj poszukiwać, a no niestety, no, ktoś daje mi to wszystko pieniądze, ktoś jest mówię, nie jest tak, że akurat kozioł ofiarny, tylko po prostu no, któryś mecz z kolei, no, nie pomaga nam Krzysiek i to jest sprawa oczywista. Był to 7 mecz już na 11 bodajże rozegranych wiosną, w którym drużyna głupio traci bramkę w pierwszej połowie i przegrywa. No te pierwsze połowy... Ale to też był współudział bramkarza między innymi. No piłka na 5 meczu to jest piłka bramkarza. No nie może być inaczej. No jak może? No my mamy, przecież każdy wie, że mamy problemy z tą defensywą w sensie takim, że nie ma tego podstawowego zawodnika Nowika. Tą drużynę się składa w jakiś sposób. Raz jest to Kazubski, raz jest to Ptaszyński. Myślę, że Ptaszyński poza tym jednym dzisiaj błędem, no w końcówce, gdzie już praktycznie, no to wiadomo, te 94 minuty. To radził sobie dobrze. No, dzisiaj trochę słabiej grał Adrian Zarzecki przez pewien moment też przy tej bramce. No ale mówię, no, bramkarz w takich sytuacjach, no to bramkarz musi pomagać, no bo no, nikt nie powie, ale my całą od utraty bramki byliśmy stroną przeważającą w tym meczu. W drugiej połowie tak samo chcieliśmy tą bramkę strzelić. No i po prostu no, musiało tak się skończyć. Odkrywaliśmy się, bo coraz większą ilością zawodników. No przy tym no, takich sytuacji, jak myśmy nie wykorzystali, no, strzelamy w bramkę z 3 metrów, czy to Michalczuk nad poprzeczką, to przecież ten strzał. Także no, drużyna zareagowała dobrze, natomiast no, tak jak mówię, no, mam tutaj pretensje do po prostu do Krzyśka, że po prostu nie pomógł tej drużynie. Nie zawsze to wychodzi. Cieszę się bardzo, że to jest bardzo potrzebne. Kolejne 3 punkty, więc to myślę, że schodzi się do samej drużyny, tam ona gra i z tego się bardzo cieszę, bo przede wszystkim jest ważne to, że drużyna nie indywidualne jakieś tam sytuacje, czy indywidualni zawodnicy. W drugiej połowie mieliście troszkę szczęścia po kilku strzałach ornickich, która minimalnie to miała bramkę, no ale Orlenta również miał trochę szczęścia w pierwszej połowie, czyli w tej sytuacji w sumie na remis to byliście skończeni. Myślę, że pula szczęścia jest równa, tak mi się wydaje, bo też nawet mi kilka strzałów minimalnie przyszło obok bramki. No to fakt, Orlenta też miała sytuację, myśmy mieli swoje sytuacje, ja myślę, że wynik jest jak najbardziej sprawiedliwy i z tego się trzeba cieszyć, że te 3 punkty dostałem samotnie. Kilku zawodników pod całego składu dzisiaj nie wystąpiło, nie baliście się, bo jednak przeciwnik był mocny. To znaczy myśmy grali już z Partyzantem w podobnym składzie, też grało dużo młodych chłopaków. Partyzant to też jest mocna drużyna i udało nam się tam wygrać, do tego wyszliśmy na ten mecz podbudowani. Nie patrzyliśmy, że nie ma kolegów, ci co wyszli w pierwszym składzie, godni ich zastąpili i z tego się trzeba cieszyć, bo w końcu po to jest ta szeroka kadra, żeby po prostu jak ktoś jest kontuzjowany, żeby drugi wychodził i grał jak najlepiej potrafi dla dobra drużyny. No, uczyniliście duży krok w kierunku utrzymania, nie da się ukryć, w tym spotkaniu. Zagraliście przede wszystkim konsekwencje, nie podłamaliście po strzelaniu tej bramki. Bardzo szybka reakcja i dzięki temu chodzicie za dużą odmowę. Znaczy, jeśli chodzi o utrzymanie, to będzie na pewno walka do końca, bo z tego co wiem, to drużyny powygrywały z dołu tabeli. Także my musimy im przynajmniej jeden mecz wygrać na wyjeździe i u siebie reszta. A co do gry, no, stracona bramka, szybka odpowiedź i to można powiedzieć, że ustawiło trochę nas w lepszej sytuacji. Później w końcówce dobicie na 3-1 już było w sumie doliczonym czasie gry, to już było pozamiatane, można powiedzieć. Ale Orlenta, można powiedzieć, że stawił dobry opór i nie ma co mówić, ale jest dobrą drużyną i zasługuje na tą czołówkę tej ligi.
Dobrze, dziękuję. Dobywacie bramkę bardzo ładno, za chwilę kontra, tracicie, jest 2-1. No chyba troszkę skuteczności mimo wszystko, gdyby Juri strzelił przynajmniej jedno z tych dwóch, byśmy wynik mógł być zupełnie drugą stronę. Przede wszystkim skuteczności i koncentracji, no bo z tyłu po prostu tracimy, tak można powiedzieć, śmieszne bramki, że to jest niemożliwe. Gdybyśmy wykorzystali przynajmniej połowę tego, co mieliśmy, dwa razy można powiedzieć z drugiego metra trafiamy bramkarza. To są 200% sytuacje. Wynik byłby całkiem inny, no ale niestety kolejny mecz walki, no i 0 punktów, to jest najgorsze. Druga liga właściwie już tylko marzeniem? Niekoniecznie. Teoretycznie że zawsze jeszcze są szanse. Zostało jeszcze sporo meczy. Zobaczymy jak inne mecze, jak ułożą się wyniki i wtedy będziemy myśleć. Dobra. No chyba trudno być zadowolonym po takim spotkaniu. Stal Sanok, owszem, zagrała niezły mecz, ale spokojnie była do pokonania dzisiaj. 300 km wracamy po meczu, które przegraliśmy, a mogliśmy zupełnie inaczej rozstrzygnąć. Oczywiście, chcę pochwalić naprawdę drużynę Stali Sanok, bo naprawdę zagrała ambitnie. Zrobiła sobie kilka bardzo fajnych sytuacji. Tak jak wcześniej Marek powiedział, że zrobiliśmy naprawdę katastrofalne błędy w obronie. Mieliśmy też swoje sytuacje, stuprocentowe. Jak z 5 metrów się nie strzela, no to no nie wiem, no to jak my możemy bramkę strzelić, jeżeli się takie sytuacje nie wykorzystuje. No ale trudno, no. Jechaliśmy, mamy teraz słabe powroty, niemiły przede wszystkim, no ale na pewno się nie załamujemy, będziemy grali do końca, głowy do góry i do samego końca będziemy walczyć o jak najlepsze miejsce w tabeli. Dobra,